Jak wy to robicie? No po prostu trenujemy jak najwięcej, staramy się doskonalić swoje umiejętności, no i efekt jest taki, jak widać. A chyba nie ma prostego scenariusza, jak to zrobić. Po prostu trenować, trenować, jeszcze raz trenować. A mógłbyś jakoś scharakteryzować tą dyscyplinę sportu, którą się zajmujecie? Na czym to generalnie polega? No generalnie dyscyplina nazywa się freestyle football i jak sama nazwa wskazuje, jest to wolny styl. Czyli, że tak powiem, mamy pełną dowolność tyka, który robimy. Czyli możemy odbijać piłkę na leżąco, na stojąco, za pomocą podeszwy, pięty, palca, brzucha, czego tylko chcemy. Możemy zrobić z piłką cokolwiek. To jest bardziej związane z sztuką cyrkową. W twoim wypadku jak to się wszystko zaczęło? Miałem w liceum kolegę w klasie, który grał w piłkę i właśnie umiał jakieś podstawowe triki. I stwierdziłem, że skoro on potrafi, to ja tym bardziej. On nagrał mi filmy na płytę, gdzie były różne filmy. Tam właśnie były filmy osób, które no w tym momencie już znam, z którymi się spotykam. Ale wtedy no to były osoby, które były dla mnie po prostu magikami. Robiły niesamowite rzeczy, aż czasem okazało się, że tych rzeczy każdy może się nauczyć, również i ja. Jak często i jak długo trzeba trenować, żeby dojść do takiego poziomu zaawansowania, jaki wy prezentujecie? No w tym momencie ja niestety teraz nie mam zbyt wiele czasu na treningi. Trenuję myślę, że około 5 godzin w tygodniu, ale tak w okresie świetności trenowałem 6 razy w tygodniu, no mniej więcej po 2 godziny, coś takiego. Na zakończenie powiedz jeszcze dwa zdania na temat całej waszej grupy. No nasza grupa składa się z 3 osób, czyli ja, Mateusz Związek, Kamil Drzewucki i Szymon Skalski. Razem z Kamilem stworzyliśmy pierwszą w Polsce Akademię Football Freestyle, czyli Akademia B-Freestyle, gdzie uczymy takich trików. A Szymon jest, że tak powiem, naszym kolegą i aktualnym mistrzem świata Red Bull Street Style. Także razem robimy sobie takie trio i staramy się rozpowszechniać football freestyle w Polsce i na świecie.